Znalazłem jakieś kartki i zapisałem tych ludzi. Poprowadził ich do kanionu. Może próbowali pomóc ludowi Augusta. Diago, czy August wie cokolwiek o Monroju? Pytałem, ale August nie chce ze mną rozmawiać o tym miejscu.
Droga do obelisku jest czysta. August i ja jesteśmy tuż za tobą, Outriderze. Nie mieliście czekać w obozie na mój sygnał? Wybacz, August się wymknął. Ja nie mogłem. Musicie to zobaczyć. August, co tu się stało? Nadchodzą! Uciekajcie! Szybko! Szlak! Tam! Kryć się! Już! Wielkie karaluchy! Jestem tutaj! Aaaa!
August! August, pomóż mi! Podnieś broń! August! Kryjcie się! Już! August! Nie! Nie! To ja! Tiago! Znasz mnie! Proszę, August! Jestem przyjacielem! Tiago! August! Co do cholery stało się z Augustem? Ludu Augusta nie zabiły żadne dzikusy. Oni się w nich przemienili. Ale po co mieliby to robić? Słuchaj, chowamy ciało Augusta. Chcesz do nas dołączyć? Ja... jeszcze nie. Wolałbym... zostanę tutaj trochę dłużej. Przyjrzę się...
znalazłem coś, o czym powinniście wiedzieć. Więcej zapisków Monroya. Najwyraźniej odkrył to samo, co my, jeśli chodzi o transformację Paxów. Napisał dlaczego? Dlaczego to sobie zrobili? Nie. Tylko tyle, że on i jego ludzie przebywali tu przez jakiś czas, żeby zbadać obelisk i robić eksperymenty. Chcieli zrozumieć jego moce, przy okazji odpierając nieustanne ataki. Kiedy jednak dowiedział się, że jego fort padł, w końcu wrócił do swojej kolonii. Swojej kolonii? To znaczy, że może być ich więcej. Powinniśmy ich odszukać, jak już znajdziemy źródło sygnału. Kiedy tylko zechcesz wyruszyć, znajdziesz nas w obozie. Dobra, może być ciekawy. Wchodzę w to.